Pani marszałek, Wysoka Izbo, pani senator, przemoc domowa zabija. Przemoc domowa to nie są kłótnie, to nie są swary, to nie są awantury. Przemoc domowa zagraża zdrowiu i życiu osób pokrzywdzonych. Przemoc domowa dotyka ludzi niezależnie od wykształcenia, od miejsca zamieszkania, od statusu społecznego czy zarobków. Jest w swej istocie bardzo egalitarna i demokratyczna. A skala przemocy wzrasta, ponieważ izolacja bardzo mocno sprzyja temu, że narastają napięcia, narasta strach, narasta to, że ofiara jest ze swoim oprawcą zamknięta w jednym domu czy w jednym mieszkaniu. I to pokazują wszystkie badania i głosy organizacji pozarządowych. Choćby najnowsze badania Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę, przeprowadzone od marca do czerwca, wskazują, że 27% dzieci i młodzieży doświadczyło co najmniej jednej z 12 badanych form krzywdzenia. Co dziesiąte dziecko doświadczyło przemocy ze strony bliskiej osoby dorosłej. Tyle samo doświadczyło wykorzystywania seksualnego. I co ważne, co dziesiąte dziecko przyznało, że nie ma nikogo, komu mogłoby o tej przemocy powiedzieć. Dlatego tak ważne jest szybkie działanie. I tu nie jest kwestia kierunkowości, to jest kwestia konkretnych rozwiązań, które my musimy jako Izba Wyższa przyjąć jak najszybciej. Bo tu nie ma na co czekać, bo kolejny dzień to są kolejne ofiary, to są kolejne tragedie, kolejne zagrożenie zdrowia i zagrożenie życia. Dlatego tak szalenie ważne jest to, żeby umożliwić zakaz zbliżania się oprawcy do osoby, która przemocy doświadcza. Bo tu nie chodzi o obronę mienia, komputera, tu nie chodzi o obronę miejsca, tu chodzi o obronę zdrowia i życia osoby dorosłej pokrzywdzonej, ochrony zdrowia i życia dziecka. Dlatego tak ważne jest to, żeby umożliwić osobie, która tej przemocy doświadcza, żeby miała szansę nie przy swoim oprawcy mówić o tym, jak było jej ciężko, o tym, czego doświadczyła. Tak ważne jest uproszczenie wszelkich procedur po to, żeby nie stanowiły kolejnych biurokratycznych barier ku temu, żeby realnie osobie, która o przemocy doświadcza, pomóc. Rzeczy, które musimy zrobić, jest tak szalenie wiele. I ten okres izolacji, kwarantanny tak bardzo nam pokazał, jak słabe są instytucje państwa. Dlatego bardzo państwa proszę, posłów, posłanki, panią marszałek, członków komisji, żebyśmy ten projekt jak najszybciej procedowali. Bo to nie jest kwestia tego, która strona sporu ma rację. To jest kwestia zdrowia i życia. A zrobić naprawdę musimy wiele. Zmienić procedurę niebieskiej karty, szkolić policję, sądy, prokuratorów, wprowadzić zapisy o przemocy ekonomicznej. Musimy wspierać organizacje pozarządowe. Ale zacznijmy od tego projektu, bardzo dobrego projektu ustawy. Dziękuję pani poseł.